Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie pierwszego sprzętu, który dostałem od sklepu audiomagic.pl do testu. Będą to znane i cenione słuchawki Superlux HD 681. Cenę słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu, tam jest link do sklepu audiomagic.pl. Zapraszam Was do oglądania. No dobrze, więc przed nami Superluxy HD 681. Słuchawki za bardzo rozsądne pieniądze. Cenę sprawdzicie sobie oczywiście w opisie filmu, tam jest link do sklepu audiomagic.pl, gdzie te słuchawki występują w naprawdę przyzwoitej cenie. Tak więc, jak widzicie, opakowanie jest takie dość proste. Mamy tekturkę, troszkę folii i to by było wszystko. Mamy też informację, iż są to profesjonalne słuchawki do monitoringu, czyli można ich używać w warunkach studyjnych nawet. Mamy logo producenta na dole i widzimy same słuchawki. Powiem Wam, że przez opakowanie robią ogromne, pozytywne wrażenie. Natomiast jak będzie, zobaczymy sobie za chwilkę, jak je rozpakujemy. Z tyłu mamy też nazwę modelu, do czego możemy je używać. Self-adjusting headband, czyli samodopasowujący się pałąk górny, wytrzymała konstrukcja i testowane w warunkach od minus 30 do plus 60 stopni Celsjusza. Czyli słuchawki, można by powiedzieć, na każdą pogodę. Mamy taki zasobniczek, co jest w środku, już widać po opisie, czyli taka torba do przenoszenia, przewód z mini jackiem 3,5 mm oraz przejściówka na dużego jacka 6,3 mm. No i mamy też specyfikacje. Zobaczcie, po prostu fenomenalne, jak na słuchawki za taką cenę. 50 mm duże przetworniki, pasmo przenoszenia, no wow, od 10 Hz do 30 kHz, rzadko spotykane w słuchawkach nawet droższych, w tak tanich naprawdę rzadkość. Maksymalna moc, oporność 32 ohmy, czyli standard, czułość jakieś 98 dB, mamy też zniekształcenia harmoniczne oraz wagę 276 g, czyli w porównaniu chociażby z Cyberiami o jakieś 30 g, nawet 40 lżejsze. Jeśli wierzyć tej wadze, oczywiście zważymy je sobie też do recenzji, porównamy to z danymi podawanymi przez producenta, ponieważ jak wiemy, czasami to w praktyce się różni. I mam też informację, że single side cable, czyli kabel wychodzi z jednej muszli. Ok, nie ma co tutaj więcej czytać. Rozpakowujemy je sobie. No cóż, na test tych słuchawek czekaliście długo. Wielu z Was pragnęło właśnie przetestowania przeze mnie tego modelu. I w końcu możemy skonfrontować legendę z rzeczywistością. No dobrze, już słuchawki mamy rozpakowane. Wyjmuję tą zawartość z tego pudełeczka. Dobrze. Mamy wszystko. I zobaczcie, kabelek mamy co prawda bez oploty, natomiast jest dość solidny, dość gruby. Nakręcany adapter dużego jacka na małego jacka. Czyli można używać w ten sposób na przykład przy domowym sprzęcie audio, jakimś amplitunerze, wzmacniaczu. A tak możemy używać przy komputerze, przy smartfonie, czyli pełna uniwersalność. No i oczywiście te wtyki są pozłacane też fajnie w tej cenie. Mamy torbę z napisem Superlux, przyzwoitej jakości. Możemy sobie po prostu te słuchawki gdzieś przewieźć w tej torbie. Tak więc gadżet, ale przydatny. No i same słuchawki, powiem Wam, że faktycznie robią dobre wrażenie, jeśli chodzi o wagę. Pałąk, zobaczcie, dopasowuje się w ten sposób, że tutaj nam to się podciąga na tych bocznych zaczepach. Ten pałąk wewnętrzny to jest po prostu kawałek jakiegoś materiału, jakiejś ekoskóry z logo Superluxa, a pałąk zewnętrzny to są metalowe rurki oplecione gumą, takie średnio sztywne, ale dające całej konstrukcji jakąś tam wytrzymałość. Jakość plastików, powiem Wam, że bardzo przeciętna. Znaczy, powiem tak, tandetne nie są. Nie są też jakieś rewelacyjne. Mamy też takie elementy ozdobne. Mamy logo HD 681, czyli nazwę modelu po prostu. I dwa razy po 32 ohmy oporność tych słuchawek. Na drugiej logo Superluxa. No i same obudowy przetworników, jak widzicie, duże. Kabelek faktycznie wychodzi tylko z jednej. Jest fajnie zaczepiony, ponieważ wychodzi stąd, a nie z dołu przetwornika, więc myślę, że jest bardziej zabezpieczony w ten sposób. No i wnętrza, zobaczcie, mamy naprawdę duże, całe uszy powinny się tu zmieścić. Mamy też gąbeczkę, czyli taki układ półzamknięty. No i powiem Wam, że jakość tej gąbki
Wydaje się być ok, jest całkiem miękka. Natomiast jakość tej tutaj ekoskóry jest też taka sobie. Oprzyte jest to w miarę dobrze. Powiem Wam, że powiem Wam tak, no w tej cenie nie ma co wybrzydzać. Jeśli brać pod uwagę stosunek jakości do ceny, to jest naprawdę dobrze. No i przede wszystkim to, co ludzie mówią, że te słuchawki naprawdę świetnie grają, to sobie oczywiście przetestujemy, sprawdzimy. Tak więc recenzji szukajcie za jakiś czas na moim kanale. Na pewno będzie ciekawa. Sam nie mogę się doczekać testów tych słuchawek. A tymczasem zapraszam Was też na kolejne filmy. Cenę sprawdzicie oczywiście w opisie filmu w sklepie audiomagic.pl. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!